Dzień dobry, to jest Tweet Wirtualnej Polsce. Ja nazywam się Michał Wróblewski, a moim i Państwa gościem jest dziś posłanka Anna Maria Żukowska, Nowa Lewica. Witam, dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Jest taki mem pani poseł z Krzysztofem Ibiszem z programu Awantura o kasę. Taki słynny program był w latach 2000. Nie wiem, czy pani oglądała. Tam Krzysztof Ibisz z poszczególnymi drużynami licytował i zaczynał takim sformułowaniem: poproszę od każdej drużyny określoną kwotę i słucham Państwa. I był taki mem, że poproszę od każdej drużyny 800+ i słucham Państwa. I teraz te drużyny licytują, kto da więcej. PiS daje 800+, Tusk 800+ od czerwca, a SLD co proponuje? Jesteśmy w internecie, nie opowiada się memów, panie redaktorze. Ale przechodząc do 500+, program Tweet, musimy o memach również rozmawiać. To, co mówiliśmy już od wielu, wielu miesięcy, odkąd zaczęła rosnąć inflacja, że należy waloryzować 500+, program 500+, o wskaźnik inflacji. Powinien zostać taki przepis wprowadzony, żeby to też nie było tak, że kolejna ustawa, jak jeden rząd taką, drugą taką, tylko żeby to po prostu był stały mechanizm, który będzie czymś pewnym, że ten program będzie waloryzowany i ta kwota będzie w związku z tym wyższa. Teraz Donald Tusk również stwierdził, że może ta kwota powinna być podwyższona, natomiast przez ostatnie miesiące raczej nie był zwolennikiem podwyższania. Donald Tusk powiedział, że Platforma się doskonale była pewna, że Prawo i Sprawiedliwość coś takiego zaproponuje, więc Platforma nie proponowała waloryzacji, bo wtedy przyszedłby Jarosław Kaczyński i powiedział 1000+. Okay. Czy pani wierzy Donaldowi Tuskowi? To jest ta historia, że Platforma zawsze mówi, że nie prezentuje programu przed wyborami, żeby Prawo i Sprawiedliwość go nie ukradło. Więc rozumiem, że to jest element tej całej historii. Ktoś przypomniał, że Grzegorz Schetyna na przykład 500+ na pierwsze dziecko proponował już 6 lat temu, a później Prawo i Sprawiedliwość to wprowadziło. Może Platforma ma jakąś zadrę, może się faktycznie boi przedstawiać. Po tym wydarzeniu. Ale wracając naprawdę do poważnej kwestii świadczeń społecznych. Świadczenia społeczne nie są niczym wyjątkowym w skali Europy. Takie podobne Kindergeld występuje w Niemczech. Ono jest zresztą do 25 roku życia, a więc dłużej niż w Polsce, czyli do momentu, kiedy dziecko się usamodzielni, skończy czy to studia, czy jakąś szkołę policjalną. I można o tym myśleć. Natomiast pamiętajmy, że też nie można wszystkich go sprowadzać do tego, żeby wręczać pieniądze, wręczać gotówkę i żeby wszystkie usługi sobie musiał obywatel kupić dla dziecka. Pierwszego pytania, nie będziecie próbowali przebić tych propozycji? To znaczy nie będzie tak, że teraz właśnie na przykład zaproponujecie 900+ albo 1000+, żeby przebić to, co proponuje PiS i Platforma? Naszą odpowiedzią jest to, żeby było wreszcie sprawne państwo oraz dobrej jakości usługi publiczne, dlatego że cóż z tego, że dostaniemy 500+, czy 800+, czy 1000+, czy jakąś inną kwotę, jeżeli dalej będzie tak, że będziemy musieli na przykład kupić dziecku korepetycję, dlatego że jakość kształcenia, w związku z tym, że nie starczy pieniędzy pani, jednocześnie na podwyższenie wynagrodzenia hasła, dla nauczycieli, żeby przyciągać tych najlepszych do tego zawodu, będzie trzeba dokupywać kolejne usługi, będzie trzeba dokupywać usługę dentystyczną. Przecież większość z nas raczej i dla siebie, i dla swoich dzieci płaci za to z prywatnej kieszeni. To jest wszystko prawda. I to jest powinno racja, się absolutnie zmienić. Tylko zastanawiam się, czy pani pewnie ma taką świadomość, że te proste hasła, które prezentuje Kaczyński i prezentuje Tusk, że one właśnie przez tą swoją prostotę i takie łatwe zrozumienie tego, łatwe tego wytłumaczenia, właściwie nie trzeba tego tłumaczyć, bo wyborcy mają po prostu określoną kwotę na tacy, tym właśnie można zyskać sobie wyborców. Czy tak faktycznie jest, pani zdaniem? Część wyborców na pewno tak, ale czy nasi wyborcy oczekują, że jednak państwo będzie bardziej aktywnie funkcjonowało niż tylko poprzez transfery pieniężne, które, tak jak mówię, występują na świecie, to jest okej, one wyciągnęły część dzieci w Polsce z biedy, ale po pierwsze one nie zwiększyły dzietności, to już nawet Prawo i Sprawiedliwość samo przyznało, że pierwotne założenie tego programu, które ogłaszało, że Prawo i Sprawiedliwość, że to jest program prodemograficzny, tutaj nic nie zmieniło, dlatego że żeby Polki chciały mieć dzieci, żeby chciały je urodzić, to muszą mieć bezpieczeństwo prowadzenia ciąży, także związane z tym, że jeżeli się okaże, że płód jest ciężko, nieodwracalnie uszkodzony, będą mogły ją przerwać, ale że będą też dostępne mieszkania, że będzie gdzie te dzieci
wychowywać. To o Polkach i po to jest państwo, żeby to zapewnić. O Polkach, o kobietach będziemy jeszcze rozmawiać, bo o kobietach mówił pan premier Mateusz Morawiecki, ale to w dalszej części programu. Natomiast zadam kilka konkretnych pytań. Donald Tusk wczoraj w Krakowie mówi 800+, ok, ale nie od stycznia 2024, tylko od czerwca na Dzień Dziecka 2023. Ma być przygotowany szybko projekt ustawy w tej sprawie. Również rząd ma się zająć 800+ na najbliższym posiedzeniu. Czy Lewica jest za tym, żeby zwaloryzować 500+ już właśnie w czerwcu? Jesteśmy za tym, żeby zwaloryzować jak najszybciej, dlatego że nie było to waloryzowane od ponad, znaczy od powstania tego programu. Podniesiecie państwo rękę za tym? Podniesiemy za waloryzacją, czyli za jakimś skutecznym mechanizmem, który będzie to robił systemowo, czyli rzeczywiście wyczerpie ten termin waloryzacji, a nie po prostu zmieni w ustawie kwotę 500 na 800, bo to nie jest wtedy waloryzacja. To będzie oznaczało, że również przy kolejnych zmianach inflacyjnych ta kwota nie będzie ani rosła, ani nie będzie w żaden sposób się zmieniała, w związku z czym uważamy, że ta ustawa powinna mieć taki kształt. Czyli Nowa Lewica też powie, podobnie jak Tusk, Kaczyńskiemu sprawdzam. Myślę, że Jarosław Kaczyński ma swoje pomysły, prezentuje je swoim wyborcom. My konsekwentnie jeździmy po Polsce, w tym tygodniu jeździmy też do Warmińsko-Mazurskiego, pojedziemy do Kujawsko-Pomorskiego, gdzie rozmawiamy z ludźmi i oni mówią, że oczekują sprawnego państwa. Naprawdę, to nie jest wszystko, żeby... Oczywiście fajnie jest i wszyscy się cieszą. Ja też korzystałam z 500+. To jest dobry program, ale on nie wystarcza. To nie jest... Prawo i Sprawiedliwość już nie posunie tej polityki społecznej do przodu w Polsce, tak jak robią to inne kraje, tylko zatrzymamy się na tym etapie, a chcemy pójść dalej, bo kraje inne, które wprowadzają inne rozwiązania, które wprowadzają kwestie mieszkaniowe, po prostu nam uciekną. Będziemy do tyłu w stosunku do Europy. Donalda Tuska to jest podniesienie kwoty wolnej od podatku do wysokości 60 tysięcy złotych rocznie i to już od czerwca, czyli już za te paręnaście dni de facto miałoby zostać to wprowadzone. Lewica za czy przeciw? No, ja słyszałam w tej samej wypowiedzi pana przewodniczącego Tuska, że nie będzie się licytował. No więc to chyba znowu jednak... Premier Morawiecki również to Tuskowi wypominał. Ale co z tą kwotą licytacja wolną? No nie, ta kwota jest w tej chwili 30 tysięcy złotych i moim zdaniem ona powinna zostać na tym poziomie. Powinniśmy myśleć o sprawiedliwym systemie podatkowym, szczególnie jeżeli mówimy nie tylko o PIT-ie, ale o opodatkowaniu wielkich korporacji, które w Polsce zarabiają, a nie płacą tutaj podatków. O tym mówmy i mówmy też o tym, żeby ten system był bardziej progresywny niż jest w tej chwili, żeby było więcej progów. Mówmy przede wszystkim o tym, jak skutecznie też wydawać te pieniądze, tak żeby one nie wyciekały z budżetu takimi ścieżkami jak przez NCBR, przez jakieś ustawione przetargi, przez przepalanie pieniędzy na jakieś ławeczki oraz no, rozbuchaną administrację w kancelarii premiera. A darmowe leki dla osób od 65 roku życia, no i dla tych młodych osób do 18 roku życia. To dobry kierunek, dobre rozwiązanie? Prawo i Sprawiedliwość sięgnęło do programu Lewicy z 2019 roku, aczkolwiek tylko ułamkowo, bo proponowaliśmy nie darmowe, ale leki dla 5 złotych za to dla wszystkich. Tak jest w Wielkiej Brytanii za taką Nie, generalnie kwotę. My jesteśmy w ogonie, dostępne. O czym pisał Patryk Słowik, w ogonie, jeśli chodzi o wydatki publiczne na leki w Polsce. No, te wydatki są bardzo niskie i stanowią 36% całkowitych wydatków na medykamenty. To drugi najniższy wynik w całej Unii Europejskiej tuż po Bułgarii. Więc wydaje się, że ta propozycja Prawa i Sprawiedliwości no również chyba zyska poparcie ze strony innych partii. To jest tak, że część seniorów i seniorek nie wykupuje wszystkich przepisanych leków przez lekarza, bo ich na to nie stać. Ratują się jakimiś suplementami diety. Oczywiście fajnie zarabiają sobie na tym koncerny farmaceutyczne, tylko że no, takie parafarmaceutyki nie są lekami, nie leczą. One oczywiście dają takie złudzenie, że pomagają, ale warto, żeby to rzeczywiście prawdziwe leki były dostępne. Też jeżeli mówimy o tej liście leków, która jest w tej chwili zaproponowana przez Prawo i Sprawiedliwość, ona jest niekompletna. To też są, tylko to jest część leków i to wcale nie ta, która jest niestety najbardziej kosztożerna, która jest na tej liście. Dlatego zamiast ogłaszania samego programu, chciałabym też ogłoszenie całej tej listy leków, żeby seniorzy wiedzieli, w latach co będą mogli. 2012 do 2020 rok w rok spadał poziom wydatków na refundację leków jako procent całkowitych wydatków NFZ. Czy Lewica jest w stanie zagwarantować, że ta tendencja się zmieni, kiedy będziecie państwo współrządzić?
mam nadzieję, będziemy gwarantem tego, że prawa socjalne, które w tej chwili zostały przyznane, czy to seniorkom, czy to rodzicom, dzieciom właściwie, to one zostaną zachowane, nie zostaną wycofane. Natomiast powracam, jak mantrę będę powtarzać, sprawne państwo, sprawne usługi publiczne, to nie jest wszystko, żeby tylko wręczać pieniądze. A bezpłatne autostrady na razie zarządzane przez państwo, to jest dobry, nomen omen, kierunek? Znaczy, jeżeli to jest pomysł Prawa i Sprawiedliwości na rozwiązanie wykluczenia transportowego, to jest bardzo zły pomysł. Dla moich informacji to jest w ogóle taka bardzo precyzyjnie określona, wycelowana do określonej grupy propozycja. Możliwe. Do tej, powiedzmy, klasy średniej, która już odchowała swoje dzieci i nie wiem, jeździ na wakacje, spędza wolny czas i teraz będzie mknęła tą nowoczesną autostradą całkowicie bezpłatnie. To też jest pomysł podobno na zyskanie nowych grup wyborców. Co na to Lewica, no bo Lewica z tymi samochodami to ma dość szorstkie relacje chyba, prawda? Nie, no nie jest tak, że mamy szorstkie relacje. Jesteśmy oczywiście za tym, żeby przestawiać się, żeby robić transformację energetyczną zgodnie z wytycznymi Fit for 55. To może bezpłatne autostrady, ale na przykład dla elektryków, dla samochodów elektrycznych. To jest do rozważenia, ale mówimy o autostradach, kiedy jest naprawdę bardzo duża grupa Polek i Polaków, którzy mają daleko do autostrady, nie korzystają z autostrady i w ogóle nie jeżdżą autostradami, bo chcą się dostać do najbliższego miasta, gdzie mają miejsce pracy, a tam nic nie dojeżdża. Tam nie dojeżdża ani żaden PKS, bo Prawo i Sprawiedliwość zlikwidowało 300 tysięcy połączeń autobusowych z swoich rządów. 300 tysięcy. Tak, to jest prawdziwa liczba wszystkich tych połączeń między miejscowościami w Polsce. Również jest problem z dostępem do dobrej jakości i terminowej kolei. I to jest temat, o którym Lewica będzie mówiła. Będziemy gorąco zachęcali do tego, żeby jednak te połączenia przywracać, a nie tylko już machnąć ręką i stwierdzić, dobra, no to już niech Polacy jeżdżą tylko tymi samochodami, nie musimy nic robić, bo to jest wyłączanie się z takiej aktywnej roli państwa. To robi Prawo i Sprawiedliwość. Mówi, nie, no już my tutaj nic właściwie nie będziemy budować, opowiadamy o tym CPK, chociaż tam jeszcze nawet łopata nie została wbita. Opowiadamy, a kończy się na tym, że potem Prawo i Sprawiedliwość chce przekonywać darmowymi autostradami, ale naprawdę, no, nie autostradami większość Polaków dojeżdża codziennie do pracy. Mhm. Jeśli chodzi o jeszcze przekaz Platformy Obywatelskiej, to równolegle do konwencji Prawa i Sprawiedliwości Platforma zrobiła akcję hashtag Polska w biedzie. Czy pani zdaniem taki przekaz może być skuteczny i czy faktycznie to takie pójście ze skrajności w skrajność, to znaczy, że z jednej strony Prawo i Sprawiedliwość mówiące o tym rozwoju, o tych poprawie wszystkich parametrów gospodarczych, a z drugiej strony ta Polska w biedzie, a może prawda leży gdzieś po środku w tym przypadku, jak pani to ocenia? Znaczy, Polska nie jest w biedzie, jest w znacznie lepszej sytuacji niż była wcześniej. Jest wiele Polek i Polaków jednak żyje na wyższym poziomie niż żyło kilkanaście lat temu. Cały czas się rozwijamy jako gospodarka i myślę, że on nie jest po prostu prawdziwy. No, przekonywanie Polek i Polaków do czegoś, co nie jest faktem, co gołym okiem większość widzi, że jest zafałszowaniem rzeczywistości, jest czymś takim samym, jak Prawo i Sprawiedliwość przekonywało, że Polska jest w ruinie. Również wtedy nie była w ruinie, no tak właśnie. Jak teraz w tej chwili nie jest w biedzie. No właśnie, więc Platforma popełnia, zdaje się, ten sam błąd, co Prawo i Sprawiedliwość. Chociaż Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory w 2015 roku, ale nawet portal OKO.press, który no bynajmniej nie należy do najżyczliwszych w stosunku do Prawa i Sprawiedliwości, zauważa, że materialna sytuacja zdecydowanej większości osób w Polsce przez ostatnie 8 lat się poprawiła i Donald Tusk no, mija się z prawdą w pewnych swoich tezach. No w tej tezie się mija, no wzrosła praca minimalna, wraz za tym postąpił też wzrost innych płac. To oczywiście nie niweluje tej inflacji, którą mamy, bo cały czas wzrost wynagrodzeń jednak nie jest niższy niż wzrost inflacji. Ale mamy nadzieję, że tę inflację uda się powstrzymać, jeżeli zmieni się władza, to odzyskamy pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy. Jesteśmy w tym najbardziej wiarygodni jako Lewica, bo dzięki nam w ogóle możemy mówić o tych pieniądzach. Zostały dzięki nam Polsce oraz 27 innym krajom Unii przyznane. I w związku z tym będą inwestycje, które mam nadzieję napędzą gospodarkę i zahamują tę inflację, bo to jest właściwie problem Polaków w tej chwili, jest ten gwałtowny, postępujący wzrost cen produktów, wzrost cen usług i cen energii, a nie to, że te wynagrodzenia za mało rosną, dlatego że one no, też będą rosły w lipcu, kiedy ma być jeszcze podwyższona płaca minimalna. Mówi się też o europejskiej płacy minimalnej.
minimalnej, także my proponowaliśmy to rozwiązanie jeszcze parę lat temu. Więc nie jest tak, że sytuacja Polek i Polaków jest tak tragiczna, jak próbuje to przedstawiać Platforma Obywatelska. A czy zgadza się Pani ze stwierdzeniem, że dzisiaj w Polsce królami życia są ci, którzy chleją i biją swoje dzieci? Nie zgadzam się. To jest kolejne To są słowa Donalda Tuska, które padły na jego spotkaniu z wyborcami w nawiązaniu do tej przerażającej tragedii, która spotkała 8-letniego Kamila. Donald Tusk, politycy Platformy Obywatelskiej, że odpowiedzialność za tę tragedię powinno wziąć państwo, czyli Prawo i Sprawiedliwość. No i te słowa Tuska padły jako sugestia, że Prawo i Sprawiedliwość pozwala de facto na rozwijanie się patologii, że królami życia są ci, którzy chleją i biją. Prawo i Sprawiedliwość twierdzi, że tym samym Donald Tusk obraża wyborców. Niestety, ale każda taka tragedia jest często wykorzystywana przez polityków do ugrywania swojego. Zarówno przez Prawo i Sprawiedliwość, czy Solidarną Polskę, Suwerenną Polskę obecnie, która przy tej okazji postanowiła odtrąbić po raz kolejny, ogłosić wprowadzenie kary śmierci. Przypomnę, że już od 2004 Ziobro wprowadza tę karę śmierci. To jest tylko i wyłącznie taka przykrywka po to, żeby pokazać, że państwo, żeby nie pokazać tego, że państwo po raz kolejny zawiodło i że państwo nie działa. A z kolei Donald Tusk też zamiast zaproponować takie rozwiązania, jak na przykład proponuje Lewica, czyli wprowadzenie takiej analizy, która się nazywa Serious Case Review, czyli analizowania każdego przypadku śmierci dziecka, jaki się wydarzy, oby się ich wydarzało jak najmniej, ale nie pod kątem tego, kto jest winny, żeby go ukarać, wskazać, zmienić nazwiska i zwolnić z pracy, tylko żeby dowiedzieć się, które procedury na jakim etapie zawiodły i żeby je poprawić, bo to prawo dlatego nie zadziałało, że niby wszystko jest w porządku, to znaczy była przecież kontrola z jednego MOPS-u, z drugiego MOPS-u, ale one się nie wymieniały informacjami. Z jednego informacja poszła do sądu, że jest przemoc w rodzinie, z drugiego poszła, że nie ma przemocy w rodzinie, bo akurat wtedy, kiedy był pracownik pomocy społecznej, to nie stwierdził z tego drugiego MOPS-u tej przemocy. I tu się po prostu wszystko rozlazło jak taki stary materiał, który po prostu w którym nitki puściły. I to nie zadziałało. Natomiast przykrywanie tego, nie mówienie o tym, tylko mówienie o tym, że czy wyborcy tej czy innej partii, którzy korzystają z zasiłków, to piją i przepijają te zasiłki, to przypomnę, że zasiłek dla bezrobotnych, ten najniższy, czyli dla osób, które nie przepracowały 20, nie mają stażu lat, mają staż pracy poniżej 20 lat oraz są już na tej końcówce wypłacania zasiłku, to jest 600 parę złotych. Czyli to naprawdę nie są pieniądze, za które można być królem życia. A pani poseł, jak pani się odniesie do słów Mateusza Morawieckiego, który mówi, że z danych wynika, że nadchodzi czas kobiet i jestem przekonany, że to będzie bardzo dobry czas dla Polski. Sporo o tych prawach kobiet Mateusz Morawiecki mówił, podkreślał to, aby panie mogły się zawodowo rozwijać i piąć się po tych szczeblach kariery, to potrzeba więcej równości na stanowiskach kierowniczych. I zresztą Morawiecki mówi, że tak się dzieje, że za rządów Prawa i Sprawiedliwości tych kobiet na tych stanowiskach kierowniczych jest więcej. To są szczere wypowiedzi pana premiera? Docenia pani to? Nie, myślę, że to akurat jest premier Morawiecki jak najmniej wiarygodny w walce o prawa kobiet, szeroko pojęte. Ale może skorzystać z ustawy złożonej przez Wandę Nowicką, która mówi o parytetach także w spółkach Skarbu Państwa, w zarządach spółek Skarbu Państwa. Proszę bardzo, jeżeli premier Morawiecki chce potwierdzić autentyczność tych słów, niech skorzysta z tej ustawy, niech ją przyjmie i niech rzeczywiście wprowadzi w spółkach Skarbu Państwa Barbara Nowacka te parytety. Pisze, festiwal hipokrytów trwa, Morawiecki mówi, nadchodzi czas kobiet, szef najbardziej antykobiecego rządu, nie tylko przez zakaz aborcji czy głodowe emerytury w Sejmie. 2 lata leży złożona przeze mnie ustawa zwalczająca lukę płacową. No właśnie, najbardziej antykobiecy rząd? Zgadza się pani z panią poseł Nowacką? Zgadzam się także, jeżeli chodzi o najstarsze Polki, bo tutaj mówimy o seniorkach, które często zostają wdowami. Także jest ustawa złożona wspólnie przez Lewicę, przez OPZZ o rencie wdowiej. Ona, tak na marginesie, również dotyczy wdowców, ale jednak w większości przypadków to są kobiety, które pozostają samotne i mają mniej pieniędzy na to gospodarstwo domowe, a większość opłat właściwie nie maleje o połowę po śmierci jednego z współmałżonków. Także również tutaj może premier Morawiecki potwierdzić, jeżeli chce, swoje słowa i również po prostu przegłosować, uchwalić tę naszą ustawę. Pani poseł, mamy sondaż United Survey dla Wirtualnej Polski. Pokażemy teraz wyniki tego sondażu. Prawo i Sprawiedliwość 32,7%, to jest delikatny wzrost o 0,1
7, Koalicja Obywatelska 24,5%, ta nowa koalicja, trzecia droga tak zwana, niemalże 15%, Lewica 10%, nadal przed Konfederacją w tymże sondażu satysfakcjonujący wynik dla Lewicy z Pani punktu widzenia? No, myślę, że na tle ostatnich sondaży optymalny, to jest taka nasza średnia z wielu sondaży, nie zaspokaja na pewno naszych apetytów, chcielibyśmy więcej, chcielibyśmy odnowić choćby ten wynik wyborczy z 2019, prawie 13%. Natomiast no, pułap 10% jest dobrym startem do tego, myślę, że to się uda i będziemy walczyć oczywiście o dużo więcej, chcielibyśmy być na podium, na pudle, ale przede wszystkim dlatego, żeby móc stworzyć stabilny rząd, który będzie rządem antyprawosprawiedliwości. Proponujecie Państwo pakt sejmowy i kogo z tych partii widziałaby Pani jako takiego najbardziej wiarygodnego, pożądanego partnera dla tego paktu sejmowego, który byście Państwo stworzyli po wyborach? No na pewno wspólny rząd, który stworzymy, to będzie rząd z Platformą Obywatelską i z partią pana Szymona Hołowni i PSL-em, dlatego że żadne z tych ugrupowań, również Platforma Obywatelska, nie będzie w stanie rządzić samodzielnie. Potrzebna jest koalicja i myślę, że wszystkie te partie, które wymieniłam, doskonale to wiedzą. I dobrze by było, żeby to też mogły zakomunikować Polakom, że chcą, tak jak my, polityczka poglądach światopoglądowo-liberalnych, o takim prospołecznym, mocno podejściu lewicowym i bardzo określonych poglądach. Jak Pani sobie wyobraża siebie w ławach poselskich z konserwatystą Szymonem Hołownią? Wyobrażam sobie, że będzie to koalicja na pewno trudna, na pewno wymagająca konsensusu, ale jedyna możliwa po to, żeby w ogóle móc zrealizować którykolwiek z postulatów, czy to Lewicy, czy to Platformy Obywatelskiej. Polacy już nie chcą trudnej koalicji, już mamy trudną koalicję od 8 lat i wiemy jak to wygląda. No tak, i ona może jakimś cudem ona rządzi, także strasznie mi śmieszy, jak Prawo i Sprawiedliwość mówi, ha, 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 jak wy sobie będziecie razem rządzili z Platformą. No jakoś rządzą wspólnie z Ziobrą, to jest facet, który obraża publicznie swojego premiera i nic się nie dzieje i tak dalej rządzą. Wie pani, tylko że Zbigniewa Ziobra i Morawieckiego łączą konserwatywne poglądy, czy prawicowe, to nie wiem, czy by się wszyscy z tym zgodzili, ale generalnie światopogląd mają podobny. Oni się po prostu kłócą o interesy, a w państwa przypadku jest tak, że pewnie się dogadacie, jeśli o różne... Kłócą się o fundamentalne kwestie związane, czy to z wymiarem sprawiedliwości, z pomysłem na ten wymiar sprawiedliwości, gdzie Ziobro staje okoniem. Kłócą się o funkcjonowanie Polski na w Unii aborcji, Europejskiej, prawda? I to są kwestie światopoglądowe, które mają, nie wiem, ten sam stosunek do osób homoseksualnych, mają ten sam stosunek do aborcji, mają ten sam stosunek do Kościoła, a Państwo w ramach opozycji tego podobnego stosunku mieć nie będziecie. Ale wydaje się, że do wielu rzeczy jesteśmy w stanie przekonać swoich partnerów. Przecież i Platforma Obywatelska niedawno ogłosiła, że jest za liberalizacją prawa do przerywania ciąży, chociaż jeszcze do niedawna nie było to takie oczywiste. W związku z czym mamy nadzieję, że uda się naszych partnerów do tego przekonać do wielu rzeczy. Pewnie nie do wszystkiego, zdaję sobie z tego sprawę, ale do takich kwestii, które są dla nas ważne, myślę, że się uda. Myślę, że to będzie też elementem oczywiście umowy koalicyjnej. Te rzeczy, które będziemy podnosili, to będą oczywiście i prawa człowieka, i kwestie związane jeszcze z prawami społecznymi. Jeszcze podkreślę tylko, że w tym sondażu, wedle wyników tego sondażu, to nawet jeśli Prawo i Sprawiedliwość chciałoby rządzić z Konfederacją, no to i tak zabraknie im chyba kilkunastu posłów, więc faktycznie te szanse opozycji są całkiem spore na współrządzenie. Ostatnie moje pytanie, krótka odpowiedź. Jakiej frekwencji Pani się spodziewa 4 czerwca na marszu? Dużej. Myślę, że będzie dużo osób. 100 tysięcy, 200, pół miliona. No gdzieś między tymi liczbami. No, myślę, że więcej niż pół miliona to nie, ale tak kilkaset tysięcy, może 150, może więcej. Bo jest chęć, żeby jednak coś zrobić wspólnie. Dobrze, że Donald Tusk ogłosił ten marsz. My będziemy na tym marszu, będziemy z ludźmi. To jest kolejna okazja do zademonstrowania, że jest się za demokracją, przeciwko Prawu i Sprawiedliwości. Myślę, że ta frekwencja rzeczywiście będzie spora. A żałuje Pani, że Szymon Hołownia, Władysław Kosiniak-Kamysz nie będą uczestniczyć w tym marszu? No oni wybrali tą swoją trzecią drogę, w związku z tym w Lesznie, zdaje się. Nie jest to piękne w Lesznie. Miasto.
Pozdrawiam Leszno. Nie jest to droga, która jest taką drogą współpracy. Nad tym trochę ubolewam, bo z jednej strony oni deklarują, że chcieliby, żeby też inne partie ogłosiły wolę współpracy, a sami starają się odróżnić. Ja to szanuję, życzę też dobrego wyniku wyborczego, bo on jest potrzebny, żeby pokonać Prawo i Sprawiedliwość, także niech temu komitetowi się wiedzie. A Konfederacji się pani obawia? Bo wie pani, ja to taką tezę stawiam, że najszczęśliwsza Konfederacja jest właśnie po tych kolejnych zapowiedziach, po 800+ i tak dalej. Zresztą widziałem aktywność Sławomira Mentzena w tym przypadku. Nie boi się pani, że to będzie kurs na 15% na przykład w przypadku Konfederacji? To proszę krótko. Nie obawiam się Konfederacji, obawiam się poglądów, które głosi Konfederacja, ale był taki moment, kiedy w Niemczech AfD bardzo mocno urosło, podobne hasła głosząca siła polityczna, ale jednak ona sukcesywnie i powodzenie spada. Mam nadzieję, że również tak się wydarzy w Polsce. Bardzo dziękuję pani posłanko za rozmowę. Dziękuję bardzo.